3 maja razem z biblioteką w Chrzanowie organizujemy wejście na cmentarz pod tytułem Yahrzeit. Yahrzeit to słowo pochodzące z języka jidysz, oznacza rocznicę śmierci, ale także inne rytuały związane z obchodzeniem takiej rocznicy. 3 maja, zgodnie z kalendarzem żydowskim, wypada 190. rocznica śmierci Salomona Bochnera, jednego z rabinów chrzanowskich. Będziemy zatem wspominać samego Salomona, jego rodzinę, ale także, mam nadzieję, wspomnimy sobie o innych rabinach i może też o jakichś dodatkowych ciekawostkach na cmentarzu żydowskim w Chrzanowie. Spacer rozpoczyna się o godzinie 11. Cmentarz będzie otwarty troszeczkę dłużej, można na plakatach zobaczyć. I zakładam, że ci, którzy są zainteresowani, będą sobie mogli pospacerować również swobodnie po cmentarzu. Jeżeli będą jakieś pytania, to w miarę wiedzy i możliwości postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Wstęp jest wolny, ale też warto pamiętać o tym, żeby stosownie się jednak ubrać do tej wyprawy. Właściwie jest jedyna zalecana zasada: mężczyźni powyżej 13 lat powinni na cmentarz chodzić w nakryciu głowy. Chrzanowski cmentarz, chociaż nie jest już takiej wielkości jak pierwotnie, nadal imponuje ilością nagrobków, które tutaj można zobaczyć. Zlokalizowanych jest tutaj około 4000 miejsc pochówku, z tym, że jeżeli mówię o zlokalizowanych, to znaczy zachowały się ślady jakichś nagrobków, bo pochówków na pewno było więcej. Ponad 3000 nagrobków to są takie, z których można jakieś informacje na temat zmarłych odczytać, a z tego na pewno jest kilkadziesiąt, może kilkaset takich rzeczywiście ciekawych, które warto zobaczyć.